Halo, witam Was serdecznie, Paraguay Live. Moje imię jest Zbyszek i serdecznie Was pozdrawiam z Paragwaju. Dzisiaj niestety przy trochę gorszej pogodzie. Ciepło jest, ale zachmurzone jak widać. Także u nas też pada. Przede wszystkim ponownie chciałem Wam wszystkim podziękować za dużo pytań, dużo rozmów telefonicznych, dużo e-maili. I prosić Was również, abyście bardziej korzystali z komentarzy pod spodem, abym mógł, powiedzmy sobie, w tych krótkich wideo odpowiedzieć na konkretne Wasze pytania, które często się powtarzają. Dlatego proszę o więcej komentarzy. Dzięki. Dużo zapytań od Polonii niemieckiej, ale również bezpośrednio z Polski, jak i również ze Stanów Zjednoczonych. Z Kanady mieliśmy również dwa zapytania. Pytacie się w dalszym ciągu o kupno działek. Jak ta kwestia tutaj wygląda? Po prostu kupno nieruchomości, kupno działek budowlanych. I w tym odcinku krótko Wam chciałem po prostu odnieść się do tego. My mamy dwa projekty, to znaczy jeden projekt mamy tutaj bezpośrednio praktycznie w mieście, na jego granicach, czy przy jego granicach. I sytuacja trochę się zmieniła, ponieważ każdy projekt trzeba, że tak powiem, tutaj zaaprobować przez miasto. Także jesteśmy w trakcie tej aprobacji i tutaj praktycznie na naszym terenie, gdzie my jesteśmy, w mieście Piribebuya, więc około 70 km od Asunción, od stolicy, czy też od międzynarodowego lotniska, będziemy te działki oferować, czy praktycznie zaczynamy już oferować, ale chcemy po prostu poczekać, żeby to było kompletnie zaaprobowane. To znaczy, Wy wtedy przyjeżdżacie, kupujecie działkę, płacicie i praktycznie od razu ten tytuł własnościowy, czy tytuł własności będzie przepisany na Was. I o to chodzi. Drugi projekt mamy poza miastem. Tam ceny oczywiście są trochę niższe. Jest to około 8 km od Piribebuy. Tutaj też to jest cały czas departament Cordillera, tak on się nazywa, więc trochę górzysty. Zielono, jak widać. Pogoda nie zawsze dopisuje, jak też widać. Także wszyscy pyta, a u Was zawsze słońce? Nie, nie, u nas też nie zawsze słońce. Jest, mówię, około 300 dni, ale jak widać, nie często, ale powiedzmy też pada. Dobrze, że pada, bo jakby nie padało, to by takiej zieleni też u nas nie było. Dlatego co do tych kwestii nieruchomości, są dwie kwestie. Jedne działki mniejsze, także to będzie w granicach od, powiedzmy sobie, 400 metrów kwadratowych poprzez działki od 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest ten projekt poza miastem, gdzie oferujemy, no, powiedzmy, działki również budowlane dla osób, które bardziej szukają spokoju i nie chcą gdzieś w pobliżu czy po prostu w mieście mieszkać, bo wiadomo, że są plusy i minusy. Myśmy często w Niemczech, również w Polsce, mieszkali w miastach i, powiedzmy, jak wiecie, są plusy i minusy zamieszkania w mieście. Dlatego, powiedzmy sobie, dla tych z Was, którzy chcą zamieszkać poza miastem, mamy i oferujemy również działki poza miastem. A więc konkretne informacje, proszę o zapytania, o komentarze, chętnie Wam odpowiemy. I jeżeli chodzi o zabudowę, to tutaj praktycznie większych problemów nie ma. Także mamy również własne projekty, ale o tym nakręcę ekstra odcinek, bo tak, powiedzmy, to by się zawsze wydłużało. Dlatego jeżeli chodzi o działki, jeszcze raz, bo też dużo pytań, każdy z Was, obojętnie czy mieszkacie w Niemczech i macie polski paszport, czy mieszkacie w Niemczech i macie niemiecki paszport, czy mieszkacie w Stanach, obojętnie gdzie, do zakupu działek budowlanych, ogólnie do zakupu nieruchomości, potrzebujecie, czy wymagany jest tylko paszport. A więc tylko ważny paszport. Logiczne, bo bez ważnego paszportu normalnie byście nie przyjechali do Paragwaju. Także jedynie z paszportem możecie bez problemu zakupić działkę budowlaną. Tak? Także chęci, paszport, no i oczywiście trzecia rzecz, pieniądze też trzeba. Okay. Także tym miłym akcentem kończę. Także dziękuję za oglądanie. Proszę o lajki, jak zwykle. Subskrybujcie kanał na dole, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie pominąć żadnych filmów i konkretnych informacji, nie tylko o Paragwaju, ale również o Ameryce Południowej. A w następnym czasie będę też w Europie, więc i stamtąd będę nakręcał filmiki. Z tyłu żegna Was nasz Benek
czyli nasze pieski. Trzymajcie się tym miłym akcentem. Do następnego wideo. Cześć!